Oliwia Boncol-Hurek, Marcin Martinez-Surlej, gitara solowa, Piotr Kochanek, gitara basowa, Mikołaj Bienek, keyboard, Kamil Wantuła, perkusja i Artur Korwiński, gitara stalowa. At the front of Alicja Boncol! Impreza tutaj organizowana na tym amfiteatrze, także pomożecie? No dobra, wielkie dzięki. Słuchajcie, przedstawię tutaj moją kochaną córeczkę, która mogę powiedzieć, że niestety, ale gościnnie tylko występuje. Mówi, mamo, już więcej nie wołaj mnie na scenę, bo ja się za bardzo stresuję. To co ja mam powiedzieć? Proszę cię, jestem śpiewającą sekretarką, także bez brawury. Słuchajcie, Oliwia Boncol i mam nadzieję, że jednak zmieni zdanie i będzie już na stałe w naszym zespole, jako i może też Artur Kombiński na Skinterel Detour. Bardzo się cieszę, że tutaj przyszedł taki ogrom, kurde, nie spodziewałam się, bo wiecie, połowa miała tylko przyjść. Ale jak ze sprzymrużeniem oka jest to traktowane, ale z drugiej strony jest zarąbiście, jak się cieszę, także zaraz znowu robimy. Dzięki, dzięki. Widzę, że poznajdywaliście moje rezerwacje dzisiaj, gdzie tam poznaczałam wam po próbie. Żar lał się z nieba, a my tutaj się poświęciliśmy. Dało się, dało się. Słuchajcie, wiecie co, jak dzieje się coś złego w życiu, to pije się, żeby zapomnieć, prawda? Jak się dzieje coś fajnego w życiu, dobrego, to pije się po to, żeby to uczcić. A
jak się nic nie dzieje, to się pije po to, żeby się wreszcie coś zadziało. No i dzieje się właśnie, dzieje się i wypijmy za to Martinezek, który mi gdzieś wódeczkę zostawił. Ale wiecie, taka jest. Także wypijmy za to, że odbył się w tym roku, mimo tej pseudoepidemii, bo to koło pandemii w ogóle nie stało. Chiny nam powiedzą za 50 lat, że wykręcili nam prima aprilis w listopadzie 2019 roku. Wypijmy za to, że Urząd Miasta i organizator Siemianowickie Centrum Kultury jednak nie poddało się tej presji, jednak spowodowało, że mogliśmy się po tylu miesiącach wreszcie tutaj razem spotkać. Wypijmy za to, na zdrowie! No to co, dlaczego panie piją do dna? Już wiecie, nie? Lubią i nie znoszą to, a z tym zazdrowie. Tylko proszą, niech on się nie dowie. Facet ściga się, spina, spina, lepiej nosi go adrenalina. A kobieta atrakcji ma mniej, byle być czujną jak CIA. Panie piją, piją do dna. Panie piją do dna, piją panie. Ty nie spotkasz się ich mąż i kochanek. I póki romans ukryć się da. Panie piją, panie piją do dna. Aha. Jeden pan, drugi tu ma dzieci. Trzeba ukryć swój mały sekrecik. I dlatego do dna piją śmiało. Za swój spryt, bo się nic nie wydało. Ustami to, o czym marzy większość mężczyzn. Milczą. A wy, kurna, co myśleliście? Zaraz zjedzcie się to jakoś dwa plasterki cytryny, żeby wam ten lubieżny uśmiech z oblicza kuźwa zszedł. No. No, działo mnie głośniej. Nie licytujemy się. Ale czasem miarka się przebiera, dziewczyny, prawda? I trzeba wreszcie ten dziób otworzyć i zrobić, jak to mój ojciec mawiał, kwadrans rolniczy, przypominamy, radzimy. No. I przez rozmowę można właśnie te relacje sobie polepszyć. Wystarczy po prostu jeden gest. Wystarczy to magiczne słowo i nie jest to abrakadabra, bynajmniej. Grzesiu, bynajmniej. Jeden gest. Jasne, no jak kuźwa siedzi, jak tam, wiesz, nie zaharlasz się na śmierć w tej maseczce.
mnie, skąd to bierze się czasami, że walczymy, które z nas racje ma. W ciemności nikną barwy dnia, w ciszy umiera w nas. Czas, by nic nas nie dzieliło, pękło nagle, co łączyło. Ktoś napisał ten nieszczęsny akt, chyba Szekspir. Kiedyś romans, dziś tragedia. Tak niewiele nam potrzeba. Jeśli chcesz, wystarczy jeden gest. Do swych dusz, po cichutku i ukradkiem uciekamy, kiedy strach szczerze. Jeden gest i giniemy w dzikiej walce. Nie tak łatwo z twarzy wyślać gorzkie łzy, gdy nie ma czym już serce bić. Pamięć trwa jak sny. Czas, by nic nas nie dzieliło, pękło nade, co łączyło. Ktoś napisał ten nieszczęsny akt, chyba Szekspir. Kiedyś romans, dziś tragedia. Tak niewiele nam potrzeba. Jeśli chcesz, wystarczy jeden gest. Zabrakło w oczach. Zawsze nic nas nie dzieliło, pękło nagle, co łączyło. Ktoś napisał ten nieszczęsny akt, chyba Szekspir. Kiedyś romans, dziś tragedia. Tak niewiele nam potrzeba. Jeśli chcesz, wystarczy jeden gest. Kiedyś nic nas nie dzieliło, ktoś napisał ten nieszczęsny Was w życiu znalazł się w takiej sytuacji, że wszystko się ładnie, pięknie układa. Samo tylko słoneczko widać, a właśnie największym błędem ludzkim jest nie przewidzieć burzy, jest nie przewidzieć po burzy w piękny czas. No i co wtedy, jak mawiał mój szef ochrony, nic tak życia nie upiększa jak panika coraz większa. Po prostu trzeba ciała naprzód, potraktować to jak kolejną lekcję, solidną nauczkę, no i żyć dalej z uśmiechem na twarzy, bo niełatwo, nie sztuką jest żyć fajnie, szczęśliwie, mieć uśmiech na twarzy, gdy nie wychodzimy z tej naszej strefy komfortu, prawda? No, find my way. Thank you.
that my eye. Suddenly from behind a bag, some sucker finds him to the ground. Please be thinking this time with my horse survive. Za kulisami rzucam Rembrandta, bo się go poprawiam na dziobie, a tu nagle telefon, ciocia Helcia. Wiesz, my tu nie wlezymy, nie chcą nas wpuścić. Ja go, no trudno, kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. Ja chciałam właśnie teraz ten utwór mojej mamie zadedykować, bo to jest jej ulubiony. Leg Cafe. Blue morning, toast day is burning and the rain keeps pouring. That feeling, I'm losing you. Black coffee, green envy, jealous of the way that you used to love me. That feeling, I'm losing you. Understanding, he knew it like
feet. Till morning, toast is burning and the rain keeps pouring. That feeling, I'm losing you. I got this bad feeling. Która siedzi sobie w country klubie. A właśnie a propos, Wladiczek tu jest, właściciel country klubu Alabama w Karwinie, gdzieś tam 90 kilometrów od Siemianowic, i 2 października organizuje właśnie to bal country właśnie, nie? To taki twój czeski piknik country, tak? A muszę cię, synek, zmartwić, bo ja w tym czasie, kuźwa, co to tam jest? A, mikrofon Siemiona. Tam jest następny winowajca, który siednie ze mną w jury. I tam właśnie siedzą oboje producenci tego cherubinka, który siedzi tam za garami. Kasia i Bogda Wantuła, bardzo dobrze wam znani, artyści siemianowiccy. Trzeba lansować, prawda? Jak nas nasz telewizja Katowice pomija i ta Halinka Romaniszczyn, trzeba też jej zrobić ten kwadrans rolniczy, przypominamy, radzimy. No i ta kobietka sobie siedzi w tym country klubie. Także pamiętajcie, zgłoszenia tutaj na 2 października. Chyba że chcecie właśnie, a nie, mikrofon Siemiona, to będzie zamknięta znowu impreza, to jakbyśmy musieli dla pustej publiki zaśpiewać niestety w Radio Katowice. Ale macie to na YouTubie. Ten koncert też będzie dzięki Stanleyowi, tamtemu kolarzowi, który wam macha i nagrywa. Także pozdrawiamy, jeżeli ktoś tam relacje na żywo tutaj teraz prowadzi, to pozdrawiamy tych wszystkich podglądaczy. Nie żałują, że nie przyszli na żywo, prawda? No właśnie. A my do brzegu. O kobietce, która siedzi w tym country klubie i zapija smutki, niestety zamiast trzasnąć drzwiami, zamknąć ten swój rozdział życia po rozstaniu ze swoim facetem, to ta znowu rozdrapuje te rany, co róż wrzuca tą ćwierć dolarówkę do szafy grającej i słucha ich wspólnej ulubionej piosenki, bo nie ma pojęcia, że czas krok po kroku zmienia gorycz pamięci w słodycz zapomnienia. Honey, I do. I do.
Dziękujemy jak diabli. No to co? Pora na parę fajnych, jakichś skocznych dźwięków, nie? Do Amarillo się przeprowadzimy. Rafi, pozdrowionka. No. Co jest? Sztrum wyłączyli. To przyniesiemy w kiblu, nie? Nasi koniki z żor tutaj nam przytańcowują. Mam nadzieję, że za rok się też zobaczymy, prawda? No, ale wiecie już, będzie jeszcze lepiej wtedy. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, to co? Czas teraz na klasykę. Nagranie tej piosenki przez tę wykonawczynię to właściwie takie, można by powiedzieć, szczęście nieszczęściu, ponieważ Patsy Cline miała bardzo ciężki wypadek samochodowy. Jechała na czołówkę z jakimś innym samochodem, zderzyła się, wyleciała przez przednią szybę. Nie wiem, czy znacie te ciekawostki. Wacławie, Basiu, znacie czy nie, tak?
No i niestety strasznie pokiereszowana wylądowała na ziemi i zamiast siebie, jak sanitariusze przybierzyli, zamiast siebie pozwolić sobie ratować, to ona mówi: ratujcie tych, co tam na czołówkę jechali, nie? No i jak już stanęła na nogi, weszła do studia i nagrała ten utwór w tak przejmujący sposób, z takim cierpieniem w głosie, ale jak się okazało, tylko dlatego, że po paru tygodniach w dalszym ciągu wykonywanie górnych dźwięków sprawiało jej straszny ból żeber. Także jak widzicie, cierpienie uszlachetnia czasami, ale nie bierzcie sobie tego do serca, bo gdyby było cnotą, to było, znaczy gdyby uszlachetniało to cierpienie, to cnotą by było je zadawać, prawda? Także zapraszam was do posłuchania fajnej, pięknej ballady Crazy, do której będzie pięknie ukała ta gitara stalowa Artura Kombińskiej. No kurna, tylko ten jest kromek, który nie ma się czym pochwalić, wiesz Artuś, także ucz się, bo wiecznie żyć nie będę. No, to lecimy, chłopcy. Crazy for feeling so lonely. Crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. Me for somebody new. I tak nie uniknęła przeznaczenia, bo niestety za 2 lata, mając ledwie 30 lat, kariera stała przed nią otworem, roztrzaskała się adionetką i jadąc ze swojego koncertu do domu. No i tak my artyści mamy niestety, także żyjemy z dnia na dzień i cieszymy się każdą najdrobniejszą chwilą i tego wam też życzymy. Nie marnujcie czasu na pierdoły. Mamy teraz dla was niespodziankę. Nie będę mówić, co to za tytuł. Po prostu przerobiliśmy hiciora popowego w wersji kantrowej. Teraz będzie, także chłopaki, do dzieła. No matter how hard I try, you keep pushing me inside and I can't.
through this I'm talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it, but after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in life after love? Klimacie właśnie tej samej wokalistki, ponieważ ona dawno temu mi się tak spodobała. No, jakoś tak zapałałam do niej miłością. I niech będzie w tym stylu utwór. Zboczę ze swojej
ścieżki melodycznej ze swojej barwy. Walking Memphis. Put on my blue sweet shoes and I boarded a plane. Touched down to the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm blue as a girl can be. When I'm walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet of a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? So the girls of Fellas, I knew and never knew, followed them out to the gates of Graceland and watched them walk right through. Now it's a crew that did not see him, they just hover around. Dopiero będzie się działo. Chciałoby się rzec, a teraz idziemy na jednego. A właściwie na jedną tekilę, bo przed wami, proszę państwa, panie i panowie, Mariusz Kalaga. O głosie takim, że miednica wibruje i kobitek. Ja bym sobie życzyła, żeby taki głos codziennie on mi opowiadał bajki na dobranoc. Ale bym się rozmarzyła, Bogusia, wybacz. Czyli on pije tequila, ja się oczywiście przeklinam. Niech będzie. Mogę coś powiedzieć? Dajesz. Witajcie, Siemianowice! Wiecie, kiedy ostatni raz tu grałem w amfiteatrze? Nie wiecie. Ho, ho, ho! Lata świetlne temu, jeszcze jako solista zespołu pieśni i tańca Siemianowice. Pamiętacie takie czasy? Boże ty mój!
Jedziemy! Jakbym cię nie lubiła, to bym powiedziała, że to jest synek z Zagłębia, ale ci tak nie powiem. Ale wiecie co, jak wjechałem tutaj do parku, to mi się roaming włączył. Takie coś. To tam pasma off jeszcze. Dobra. Ja jestem za rzeki. Lecimy. No nie moja wina. Zna pan rozę, co w gwiazdą przyczepy jest. Szczęścia mocili i mocno się byli. Kto mówi, że z gwiazdą chce jeść? Signor Jose, całe dnie tyra w polu niczym wół. Kłócą się wciąż, a sobotnia noc, jak co weekend i godzi znów. On ma sombrero i od ciasnego celu piwa. I całą noc bar mariachi ostroi do krańca przykrywa. Rozi znajduje pończochy. Ty świntuchu całej mocniej, embrasa me fuerte. Aj, 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 aj. Już pójdę na lanoci. Pije tequilę, ona z hiszpańska przeklina. Mariusz Kalaga. Dzięki, dzięki. Alicja Wódzą, dziękuję bardzo. Spotkamy się niebawem. Tak jest. Ale dzisiaj kurna emocje, jeszcze żar z nieba dla mnie nie przestał tutaj grzać, jeszcze przebija się przez chmury, ale za chwilkę tam pylam do was, a ja właśnie, jak się skończy koncert, jak będziecie chcieli nas zachować jeszcze w domu jutro, pojutrze i następne dni, a szczególnie w nadchodzące długie bardzo i zimne wieczory, to zapraszam tam do tego stoiska, będę sprzedawać nasze płytki i jak ktoś sobie zażyczy, mogę rzucić autograf. Need you know, no dobrze, to need you know. I said I wouldn't come.
crush your mind. It happens all the time. It's a quarter after one. I'm a little drunk and I need you now. And I said I wouldn't come, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Przeszłością, wybaczać swoim, swoim wrogom i nie zapominać ich nazwisk. Taka właśnie myśl przebija przez Big Power Kick. Yeah. Oh yeah! Właśnie tam się odzywa teraz Rafael Kowalewski, który jest tutaj reprezentantem na Stany Zjednoczone w Homegrown Radio, tak? W Teksasie. Oh yeah! I my jako pierwsi wystąpiliśmy właśnie z tym numerem. A co, poasimy się trochę, nie? Lans, no to jedźcie chłopaki. Don't you see I'm lying? Don't you see your mind face is a bright smile? We're all gonna need a big power kick, so let's jump the line.
Opowiadamy sobie wam teraz o zalotach online. Takie czasy nastały niestety, że zauważyłam taki fenomen, że te instaksiężniczki, wystarczy, że ich follower skomentuje, polubi, udostępni i już jest wielka love. A nie o to chodzi, prawda? Takie cechy jak szarmanckość, jak szacunek do kobiety, idzie się paść gdzieś tam na łąkę, są wrzucane gdzieś tam do kosza, a potem dziewczyny narzekają, bo on mnie nie szanuje, no kuźwa, sama jesteś temu winna, prawda? Prawdziwa kobieta, która szanuje siebie, będzie szanowana też wśród największej zgrai żołtaków. A, no i tutaj właśnie jest o to chodzi, że... właśnie straciłam wątek, bo za gorąco mi. Wilna. No, chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, a zwłaszcza nie uwalić płaszcza, tak wiem. No i właśnie te Insta księżniczki sobie tam właśnie w ten sposób wyszukują swoich partnerów niby na całe życie. A ten follower, ten Insta księciunie potem po latach pogłębszej znajomości z tą dziewoją truchleje i zachodzi w głowę, że jak ta w głowę by się uderzyła, to by ją echo zabiło. Courtship online. Tak. Once upon a time, getting famous, a different story. Scary dragon guy. To the ground, had a girl and a horse to cherish, and by their heads sand. But you don't see a madam strolling nowadays. She goes on the line. She's sending you emoticons. You don't need to be so down. Gorgeous. All we do is repost, cherry light. It's the time for the culture fun.
Dzięki, dzięki. Nawet będąc na łożu śmierci, miło jest pomyśleć, że miało się przy swoim boku przyjaciela lub w najlepszym przypadku kilku przyjaciół i nawet jest ta możliwość, że można wreszcie ujrzeć tego swojego anioła stróża, który w dalszym ciągu wskazuje nam ścieżki, bo tak już ten wszechświat jest skonstruowany, że energia nie ginie we wszechświecie, tylko zmienia swoją formę. I chciałabym teraz ten utwór zadedykować wszystkim tym, którzy odeszli, a gdzieś tutaj, tylko z tego materialnego świata, ale gdzieś tam dalej koło nas krążą, między innymi Leszek, Rak, ostatnio Ogieniu, Kowalski i wielu innych. Także naprawdę jeszcze raz cieszmy się każdą chwilą, bo życie jest jednak bardzo krótkie. Ja zawsze mówiłam, nie spiesz się z tym, przecież jutro nie umieramy, a jednak umieramy. Twarz anioła. Nagły światła błysk, drogę trzeba iść. Tak przychodzimy na ten świat. Coś sprawiło, że zaczyna serce bić cały czas. Idąc nieświadomi, nie wierzymy w mit, że zło za zakrętem spotka nas. Omijamy obce twarze, a wśród nich twarz anioła ktoś ma. Czasem nocą, gdy nie pada żaden cień, nielogicznie wierzymy, że tuż obok jest, że ukoi ból i da nadzieję. Oglądając się za siebie, widzisz, że nie szedł sam. Czasem nocą, gdy nie pada żaden cień, nielogicznie wierzymy, że tuż obok jest. Yeah.
żeby tak nie było za smutno, bo dzisiaj jest Doroty między innymi. Dorisku, przyjmij najlepsze życzonka, kochanie. To jest kobietka, która między innymi robi zarąbiste nalewki. Pomarańczowa z kawą, to jest normalnie psymesik. Ale jeszcze, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj są też urodziny Maćka Świątka. Jak się do niego nie połączymy, to odśpiewamy 100 lat tylko Dorotce. Zgadzacie się? Tak? No to teraz, dobra, dzwonimy do Maćka. Ha, ciekawe, czy odbierze, a jak odbierze, to się na pewno zdziwi. Chyba już baluje z kotem. No dobra, nie odbiera także 100 lat naszej kochanej Dorotce. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Hej, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Yeeha. No to my kończymy super przytupem. I wanna be a cowboy sweetheart, chłopaki. No, niech będzie takie kontrolne, mocne zaznaczenie naszego koncertu dzisiejszego wieczoru. No, dajecie, dajecie. No. I wanna be a cowboy sweetheart. Olivia Banzel-Keman, Mikołaj Bienek, instrumenty klawiszowe, nie mój Piotruś Pochanek, gitara basowa, Kamilek Herubinek Wantuła, perkusja, gitara atomowa, Marcin Martinez-Surley, Artuś Konwiński, pedal steel guitar,
te piękne maszyny Klub Faces Siemianowic przy Głowackiego 21. A my bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz Escykowi, Markowi Banasikowi i Rafałowi Piechowi, bo dzięki nim możemy się naprawdę tutaj spotkać. I oto, szanowni państwo, na scenie pan Marek Banasik, dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury. Dzięki, Marecki. Dzięki, dzięki, dzięki. Bardzo dziękuję, że udało nam się w cykliczności zachować tę fajną imprezę. Popatrz. No. Oczywiście, że tak. Zapraszamy na drugi rok. Zostajemy, bo z cukru nie jesteśmy, także wiecie. Teraz selekcja się naturalna zrobiła i będzie przynajmniej teraz przewiewni. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną atrakcję wieczoru. To będzie Mariusz Kalaga. Iha, chodźcie chłopaki do mnie. Oliwia. Alicja Woncol i zespół Koalicja. Wielkie brawa! Dziękujemy! Jeszcze 7? Aż się nauczę śpiewać, tak? Dobra. Jestem pokorna, jestem cierpliwa. Dobra, specjalnie dla was. To co? Nie chcę być aniołem? Może? Niech będzie polski akcent. Dobra. Mam rozpinać się do KFC-o? Narysowałaś mnie taką, jaką
ach, jak ci to powiedzieć? A ja nie chcę być aniołem, tego nie umiem. Czy ty nie czujesz, czy ty nie rozumiesz? Chcę być chłoniona w twoich ramionach, jak ci to powiedzieć? Dziękujemy Tomusiowi Wolnemu, ja się zawsze bez krępacji, w ogóle bez strachu oddaję w jego objęcia akustyczne. Dziękujemy bardzo akustykom za piękne nagłośnienie. Dzięki, dzięki, dzięki i do zobaczenia za rok tutaj, bo my się jeszcze w Siemianowicach parę razy spotkamy. Między innymi Wicjera z Pitznera, tam siedzi kierownik zamieszania, który zbiera ludzi na karaoke. Już nie jeden uwierzył w siebie, o właśnie tam piąteczki. Można też przy okazji Bohdana Wantułę posłuchać na pięknie popiermandala na klawiaturze od 16 do 20 dla seniorów i nie tylko. A my właśnie zasialiśmy bakcyla śpiewania i uwierzenia w siebie właśnie w seniorów i bardzo się z tego cieszymy. Prawda, Maryś? No właśnie. Także życzę wam zdrówka, nie poddawajcie się tej pseudoepidemii. Bądźcie odporni na wszelkiego rodzaju wirusy. Amen. Alicja Bonsak, zespół Koalicja. Dziękuję.